Podcast na tematy gospodarcze. O gospodarce dużo się mówi. Ta gospodarka i te nowe wizje rozwoju są bardzo istotne, szczególnie w czasach, kiedy walczymy jeszcze z COVID-19. Jakie są wizje, jakie strategie mają eksperci, ekonomiści, ale także politycy? No właśnie, o tym będę rozmawiać, dlatego że to już 6. edycja Kongresu 590, a moim gościem jest Remigiusz Kopoczek, prezes Kongres 590. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To już 6. edycja Kongresu. Na czym chcecie się Państwo skupić podczas tego Kongresu? Ostatnie 2 lata były zdominowane przez sytuację pandemiczną, więc ona jakby definiowała wszystkie posunięcia, zarówno i gospodarcze, jak i w życiu każdego z nas. Ona przeobraziła sposób funkcjonowania, w jakim każdy z nas i podmioty gospodarcze funkcjonują. Więc wydaje się nam, że nastąpił już taki moment, który możemy mówić o jakichś kolejnych krokach, wyzwaniach. Stąd też tytuł naszej konferencji 6. edycji, który brzmi Nowe możliwości. Te nowe możliwości podzieliliśmy na 7 obszarów, które zasadniczo obejmują całe spektrum funkcjonowania państwa jako takiego, nie tylko gospodarki, ale również zdrowia, demografii. I one zostały tak przygotowane, aby właśnie ten aspekt nowe możliwości był w poszczególnych panelach i wystąpieniach omawiany. Panie Remigiuszu, czy to, że pojawił się COVID i to też cały czas on zresztą trwa, czy w ogóle ta nowa rzeczywistość też właśnie zmieniła Wam agendę kongresu? Czy w ogóle do góry nogami w ogóle przewróciła? Ja już nie mówię o organizacji, bo domyślam się, że tak, bo rzeczywiście ta organizacja w ogóle wydarzeń masowych, a Kongres 590 to jest wydarzenie, gdzie bardzo duża liczba osób na takie kiedyś przychodziła. Czas pandemii to trochę zmienił, prawda? Teraz wracamy do tej normalności, ale czy Państwo też jako organizatorzy stwierdziliście, że musimy tutaj postawić na właśnie zupełną inną wizję, że ten COVID nam tak przewrócił tutaj nasze myślenie, że idziemy w innym zupełnie kierunku? To można rozpatrywać w 2 aspektach. Pierwszy to jest właśnie oczywiście ten aspekt organizacyjny. Zmienił się zupełnie sposób organizacji, ale z drugiej strony też uczestnictwa. Ten element online'u, czyli tego dostępu zdalnego, jest jakby takim bardzo ważnym aspektem. Każdy w tej chwili jest przyzwyczajony do korzystania z telekonferencji, uczestniczenia zdalnie z różnego rodzaju wydarzeniach, także ten element oczywiście musiał być włączony do funkcjonowania kongresu, ale tematyka również. To jest jakby istota i klucz całego naszego przedsięwzięcia, ponieważ widzimy, co się dzieje z procesami gospodarczymi, które zachodzą zarówno w Polsce, jak również na całym świecie. Polska nie jest jakimś wyjątkiem pod tym względem. Dosięgają nas te same problemy, co naszych sąsiadów. Stąd też te aspekty zmian paradygmatu, które są w każdym tym obszarze, o którym chcemy mówić, będą takie kluczowe. Dość powiedzieć, że zmieniły się zupełnie postrzeganie w poszczególnych segmentach rynku czy w zupełnie nowych wyzwaniach, które przed przedsiębiorcami stoją, ale też to daje zupełnie nowe możliwości i szanse. Prosty przykład. Do tej pory cała grupa społeczna seniorów była wyłączona z rynku, albo była mało obecna w rynku sprzedaży elektronicznej. W wyniku COVID-u nagle seniorzy zaczęli bardzo powszechnie korzystać z różnego rodzaju usług, które w internecie były dostępne już od dłuższego czasu. No i dla tych przedsiębiorców pojawił się zupełnie nowy segment, zupełnie nowy obszar, który mogą teraz zagospodarować. Ale ja też bym dodała tutaj taką ciekawostkę, że przecież panie, które prowadzą swoje sklepy z odzieżą, które no nie mają już 20-30 lat, tylko jednak mają te nawet 50-60 i nie do końca szły z tym takim, no właśnie, nie do końca chciały chyba angażować się w te wszystkie aplikacje sprzedażowe, w te
tę sprzedaż internetową przed COVID-em. Nawet one nauczyły się korzystać z tych nowych technologii i zmieniły w ogóle swoje przedsiębiorstwa i teraz bardzo często ta ich sprzedaż jest prowadzona już tylko w internecie, bo one się tego też nauczyły i takie wyzwanie też no, miały naprawdę przed sobą i temu podołały, więc rzeczywiście widzimy, jak ten świat, jak ta rzeczywistość covidowa zmieniła postrzeganie, to się z panem zgodzę w zupełności, ale no, będziecie rozmawiać też o tych nowych wyzwaniach. Jakie nowe wyzwania dzisiaj stoją nie tylko przed Polską, ale przed całą Europą, całym światem? Dwa takie podstawowe, które będą dosyć obszernie omawiane, to oczywiście wyzwania związane z ekologią, wyzwania związane z ochroną środowiska. W ramach kongresu będzie realizowane forum polsko-austriackie o nazwie Green Future. To jest forum współorganizowane z ambasadą Austrii, Krajową Izbą Gospodarczą i PAIH-em. To forum będziemy gościć przy okazji realizacji kongresu i forum głowy państwa, pana prezydenta Dudy i pana prezydenta Austrii, którzy będą obecni również na naszym wydarzeniu, jak również całą grupę przedsiębiorców austriackich, którzy reprezentują właśnie te sektory rynku, które związane są z ekologią. A dzisiaj ekologia, ona jest po prostu, mam taki czasami dyskurs poznawczy, czy ekologia dzisiaj jest trendy, ona jest w modzie, czy ona jest bardziej, czy ona jest potrzebna, czy ona jest może konieczna? To są jakby bardzo nakładające się obszary. Po pierwsze jest konieczna ze względu na regulacje unijne, które nas obowiązują, chociażby związane z energetyką. To jest bardzo palący problem, w jaki sposób tą transformację energetyczną przeprowadzić, więc będziemy oczywiście tutaj dużo mieli dyskusji na ten temat. No i tutaj pojawiają się problemy w związku z tym, bo jeżeli godzi się na coś na przykład Ministerstwo Klimatu, to druga strona i jakieś inne instytucje widzą tam jakieś ale i tu rzeczywiście jest spory temat do omówienia. Tak, to oczywiście nie będzie łatwe. My tutaj jakby sygnalizujemy pewne obszary, które warto omówić, właśnie związane z samą transformacją, wyzwaniami dotyczącymi inwestycji w różnych obszarach rynku energetycznego. Stąd też ta wizyta przedstawicieli bardzo poważnych koncernów, zarówno ze strony polskiej, jak i strony austriackiej. To jest rynek, powiedzmy, zielony, tak? Drugi to jest... Panie prezesie, ale to ja muszę zapytać o to. Czy da się pogodzić politykę klimatyczną z polityką gospodarczą? No musi się dać. To nie jest wybór alternatywny albo-albo. To musi być wybór, który pokaże, że jest możliwe realizowanie i jednego, i drugiego elementu. Stąd też szukanie zarówno nowych technologii, poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą właśnie tą transformację przeprowadzić w sposób najmniej bolesny. Bo to, że ona będzie bolesna dla nas wszystkich, dla naszych portfeli, to nie ma... Dla portfeli, dla zakładów pracy czy dla pracowników? Myślę, że dla każdego po trochę. Oczywiście te obciążenia będą rozkładane w sposób taki, który... Zakładam tak oczywiście, że będą pozwalały uniknąć jakichś drastycznych zmian. No jednak nasze przyzwyczajenia też muszą ulec pewnym przeobrażeniom. Będziemy obserwować, ale nie tylko nowe wyzwania, też nowy obraz Polski. Jaki nowy obraz Polski przed nami? Na jaki my czekamy? To jest cała sekcja dyskusji panelowych, które poświęcone są takim wyzwaniom, przed którym stoi Polska, które pozwolą zmienić troszeczkę takie postrzeganie naszego kraju jako takiego niezbyt rozwiniętego kraju rolniczego. Chcielibyśmy pokazać to w kontekście bardziej takiego obrazu związanego z kulturą, nauką, sztuką i sportem, ponieważ te aspekty w naszym odczuciu mogą być w dużo większym stopniu prezentowane na zewnątrz.
sukcesy Roberta Lewandowskiego są znane na całym świecie. No nie tylko Roberta Lewandowskiego. Co prawda nasi paraolimpijczycy cieszą się mniejszą sławą, ale robią ogromne wrażenie. Tak. Teraz dopiero o nich tak naprawdę więcej wiemy, więcej słyszymy. Rzeczywiście ta piłka nożna zdominowała i Robert Lewandowski. Natomiast jaki jest zatem sposób na to, by ten polski, nowy obraz Polski był takim obrazem też prawdziwym, oddającym to, że jesteśmy świetni w sporcie, że jesteśmy świetni w sztuce, jesteśmy świetnymi muzykami, idziemy do przodu technologicznie też przede wszystkim i rozwojowo? Może opowiem o branży, której się wywodzę, ponieważ jestem po części związany z branżą gier wideo. I to jest doskonały przykład, w jaki sposób można wykorzystywać aspekty kultury, sztuki i technologii w promowaniu właśnie tego nowego obrazu Polski. No, chyba już nie trzeba przypominać o grze Wiedźmin, która była takim przykładem wręcz podręcznikowym, w jaki sposób nagle się okazało, że z kraju nad Wisłą możemy produkować najlepszego rodzaju gry, które są popularne wszędzie. Podam pani przykład, taką to jest anegdotę. Kiedyś zostałem zaproszony na taką konferencję, ponieważ pracuję również na uniwersytecie, na taką konferencję do Pekinu, gdzie był uruchomiony kierunek projektowania gier najstarszy w Chinach, który wtedy liczył 12 lat, był zaledwie 3 lata starszy od kierunku, który ja stworzyłem. I była to zapytanie do studentów, jakie trzy najważniejsze, albo znają trzech Polaków czy Polki, to odpowiedź była następująca. Pierwszy był Chopin, drugi był Lewandowski, a trzeci to był Wiedźmin. Także to mamy, to jest taka właśnie już kalka myślowa. Trochę czasy się zmieniają, ja bym dodała Jana Pawła II, naszego świętego, ale rozumiem, że to jest. To jest zupełnie inna kultura, ale to tak pokazuje, w jaki sposób gry wpływają bardzo szeroko na taką percepcję obrazu właśnie Polski. To jest oczywiście przykład, takich działań można zapewne mnożyć. I ta sekcja, która dotyczy właśnie tego nowego obrazu Polski, jest dla nas o tyle istotna, że właśnie chcemy zaprezentować zupełnie inne podejście wielu aspektów, które może nam po prostu pomóc. Kongres to już jest 6. edycja. Ja pamiętam, że początki tego kongresu miały miejsce też w Arkadach Kubickiego. Jak będzie wyglądała ta edycja? Czy będziemy mogli się spotkać osobiście, czy jednak jeszcze w przestrzeni internetowej? Od kiedy i do kiedy? 5 i 6 zapraszamy wszystkich Państwa do Warszawy tym razem. W halach Expo 21 będzie można uczestniczyć na żywo. Oczywiście wszystkie transmisje będą również dostępne online na naszej stronie internetowej Kongresu 590. 5 i 6 października od godziny której? Od 10 rano. Tak, 10 rano startujemy i aż do późnego wieczora. Dwa intensywne dni, intensywne rozmowy, ale kto będzie z gości? Niech pan nam powie. Goście krajowi i zagraniczni. Tak. Będziemy gościć pana prezydenta Andrzeja Dudę, również będzie pan prezydent Austrii, przedstawiciel administracji publicznej, bardzo szeroki gremium osób z wielu resortów. Nasi najważniejszy udział, sponsorzy, również spółki energetyczne, spółki związane z finansami, z transportem. Także to będzie bardzo, bardzo szeroki aspekt uczestników. No i oczywiście goście, którzy reprezentują właśnie ten nowy obraz Polski, którzy będą rozmawiać o kwestiach związanych z obronnością, o kwestiach związanych ze sztuką, kulturą, jak również na przykład pszczelarstwem. O proszę, może ktoś jest fanem, a tutaj mamy zresztą w telewizji Republika, nasz ukochany redaktor Marcin Bąk interesuje się, on w ogóle ma swoje pszczoły, więc myślę, że przekażę mu te informacje, to może być coś dla niego. Ale ja tak się też zastanawiam, ponieważ tych kongresów w całej Polsce tak naprawdę, one bardzo często się pojawiają. Mamy kongres 590, mamy forum ekonomiczne w Karpaczu. Za tydzień też będziemy mieli po raz pierwszy Europejskie Forum Przyszłości, kongres w Chorzowie. Na ile jakby
te wyzwania, te pomysły, które, o których się mówi na takich właśnie wydarzeniach, na takich właśnie kongresach, one wchodzą w życie. Czy to jest rzeczywiście tak, że politycy biorą to do siebie, te wszystkie uwagi, czy też pojawiają się też te krytyczne właśnie uwagi i opinie? I czy to później przeradza się, jak pan zauważył, w sukces? Oczywiście nigdy to nie jest tak, że to jest sytuacja jeden do jeden, której nawet najbardziej wzniosłej tezy, które pojawiają się na kongresie, są wdrażane natychmiast. Niemniej jednak taka praca, która pokazuje z jednej strony administracji, ale z drugiej też i przedsiębiorcom, bo to jest jakby ruch dwustronny. To nigdy nie jest tak, że ten głos, który wypowiada jedna strona, nie jest zauważona po drugiej. Z czasem jednak zaczyna żyć i pojawiać się w różnego rodzaju inicjatywach. Kongresy przede wszystkim mają służyć nawiązywaniu stosunków gospodarczych. To jest jakby jednak główny cel. I spotkania pomiędzy przedsiębiorcami tak naprawdę są kwintesencją całej naszej działalności. To te spotkania, nawiązywanie relacji, budowanie różnego rodzaju pomysłów na przyszłość jest jakby istotą tych spotkań. Oczywiście element związany z administracją tutaj ma też przełożenie, ponieważ przedsiębiorcy zgłaszają swoje problemy, potrzeby, jak i też oczekiwania wobec rządzących. Stąd na przykład kwestie związane chociażby z ekspansją gospodarczą. To jest jednak jeden z elementów, który chcielibyśmy dosyć mocno poruszać, ponieważ ekspansja gospodarcza w wyniku właśnie tych przeobrażeń covidowych będzie w tej chwili naszym zdaniem bardzo, bardzo ważnym elementem, szczególnie w takich regionach, które do tej pory polscy przedsiębiorcy omijali, bądź też nie mieli odwagi tam się pojawiać. A propos przedsiębiorstw, nasuwa mi się takie pytanie, czy w Polsce przedsiębiorca może być takim przedsiębiorcą konserwatywnym, z takimi wartościami konserwatywnymi? Czy jest mu łatwiej prowadzić, a może trudniej biznes? Czy przedsiębiorcy kierują się też takimi właśnie wartościami, chociażby dotyczącymi polityki zatrudniania osób, że pracownik u polskiego przedsiębiorcy, młoda matka ma jakby możliwości do tego, by rozwijać się też i w rodzicielstwie, w macierzyństwie, ale też i zawodowo? Myślę, że tak jak w naszym społeczeństwie, tak wśród i przedsiębiorców można pokazać zupełnie różne podstawy, często nawet skrajne. Więc tu nie ma jakby takiej jasnej, prostej odpowiedzi, że przedsiębiorcy są jakąś wyłączoną grupą społeczną, która zupełnie inaczej reaguje. To są te same osoby, które funkcjonują w całym społeczeństwie, więc ten podział jest zapewne podobny. Oczywiście przedsiębiorcy patrzą przede wszystkim na rachunek ekonomiczny i to jest dla nich bardzo istotny element podejmowania decyzji, więc wszystkie aspekty, które pani wymieniła, jakby jednak w ostatecznym rozrachunku muszą się zgadzać po prostu w całym przedsięwzięciu. Dbanie o pracownika w tej chwili jest chyba kluczowe, ponieważ rynek pracy to wymusza i to już żadne kwestie związane z światopoglądem w tym wypadku nie mają większego znaczenia. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Zapraszam naszych widzów na kongres 590. On już 5-6 października w hali Expo. Tak. Zgadza się? Tak, zapraszam. Zapraszamy. Można jeszcze wziąć w tym udział, można się jeszcze, no właśnie, trzeba się zapisywać do listy gości? Można nabyć bilety przez naszą stronę internetową, a osoby z mediów zapraszamy oczywiście również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam naszych widzów teraz na krótką przerwę, a państwa i moim gościem był prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu. A za chwilę być może konferencja prasowa Pawła Szefernakera, a także rozmowa w studiu. Do zobaczenia.